przyjść na stumyczku. Bo jeśli mam być szczery, to mi się bardzo podobała tam ta walka. I liczę na to, że będzie więcej takich. Nie pułków. No nie jest jaki jest, to prawda. To prawda. Dlatego uwielbiam Mass Effecta. Znaczy no, wiadomo, że co ma rybka do pipki. Znaczy w sumie dużo i to śmierdzi tym samym. Ale nie, wracając. Nic nie ma. No i to nie ma ze sobą nic wspólnego. Wygląda na wszędzie. Także, co my tu mamy? Muszę zrobić sobie kilka zadanek. Okej, okay, to domyślam się, że będzie właśnie teraz się kontynuowała to zadanko. Jak już zacząłem, to Cytadeli. Ale nie, Cytadele zostawię sobie na później. I zajmę się, myślę, Cerberusem. Udaje się o samej Yangtze w gromadzie Voyager. Okej. Okay. Do Yangtze. Co... Ambassador Udina wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his gap. Took them long enough. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, ma'am. O nie, lecimy do Citadeli. Ja nie chciałem do Citadeli. Ja chciałem mi zadania poboczne zrobić. No dobra. I teraz czeka nas zadanko, gdzie zostaniemy uziemieni. Tak, tak. To było w jedynce uziemienie. No. Yay. The ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the terminus systems. Ja pierdzielę, ubijałem w Dauntless Behemota w 18 minut. No wielkie mi rzeczy, Dezen, no ubijać jakiegoś bossa 18 minut. Nie chcę nic mówić, ale w wielu grach są bossowie, których się ubija kilkanaście godzin. No, przez sam kilkanaście, ale kilka godzin. Z tego co słyszałem, na przykład w Final Fantasy, w całej serii Final Fantasy, ale w szczególności 15, jest taki ogromny, wielki żółw? Taki wielki, pancerny, kurde, gad, ze skrypą na plecach, którego się podobno ubija 3 godziny. Nie bossa. Ja byłem bossa w Ranskie bez zwiecha. Nie bossa, czyli zwykły mobek. Ale co? On miał, nie, ten mobek miał co? Większy level od ciebie? I uciekałeś, atakowałeś taką taktyką? You think a blockade's gonna stop him? He's on Ilos looking for the conduit right now. What are you doing about that? Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the Terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. One ship going into the Terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Command. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. O nie, to kawałek zęba odpadł mi. Albo nie? Albo zio? Dauntless to trochę jak Monster Hunter. No i spierdalał mi dwa razy i regenerował HP. A, no chyba, że w ten sposób. No to faktycznie. To się obziłeś na tego mopka zwykłego. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastards! You're selling us out! It's just politics. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until for the notice you're grounded. Nobody stabs me in the back, Udina. I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this.
Jaki to jest buc! Jezu, jak ja chcę mu przywalić! Ach! W sensie, że będzie... A, to? Chyba tak. The council owes you everything, everything. Instead, they strip you of your command and ground the Normandy. I should have known better. Udina, the council, they're all the same. Petty, blind, and stupid. Perhaps we could appeal and get them to reverse their decision. I pushed them as hard as I could. They wouldn't budge. So you're going to walk away? O chuj, ale to ładne. Zaraz zobaczę, co to jest ładne. Będzie. Patrzcie, patrzcie. Kurde, co za cfel! No nie! No. But, zwalniam go. Zwalniam go! Ja go zwalniam. Nie ma tak. No, futra potrzebowałem jego. Co chciał? Tylko powiedział, że spotkał się w tym klubie w Wards. Flux. Powinieneś prawdopodobnie spotkać się z nim. A co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie ukrywam, jestem trochę sajpowany. Aha, czyli futro potrzebowałeś. Okej, okay, co to Femo podesłałeś? As most of you know, I was born here in hell and growing up I always tried to see the good in everything around me. Hell is my home and you are my people. We just went through another extermination. We lost so many souls, and it breaks my heart to see my people being slaughtered every year. No one is even given a chance. I can't stand while the place I live is subjected to such violence. Isn't there a more humane way to hinder overpopulation here in Hell? Well, I think yes. So that's what this project aims to achieve. Ladies and gentlemen, I'm opening the first of its kind. A hotel that rehabilitates sinners. Fajne, ale co to jest? Fajna oprawa. Ale co to jest? To jest jakaś gra. Nie. Patron. Co to jest? Aha, jakaś animacja. W efekcie adult. Animated show, pilot, albo... Aha, czyli jakaś bajeczka dla dorosłych. Ale ciekawie wygląda, to przyznam, na pewno to przyznam, że... Ciekawie wygląda. Ciekawie wygląda, ale... Tak, żeby nie wiem, na to czekać, obserwować, to nie. Już lepiej, powiedzmy, już bardziej, nie wiem,
więcej chciałbym wyznaczyć. Jezus, nie. Słowo zgubiłem. Przeznaczyć, o. Już więcej sił chciałbym przeznaczyć na hype'owanie się na ten film o Venomie. Choć domyślam się, że on jest mocno odległy od komiksów, co nie zmienia faktu, że fajnie wygląda, bo mocno prototype, a prototype to jest jedna z moich ulubionych gierek, przynajmniej serii. A tak to już lepiej czekać na Deadpoola 2. A zostało chyba z 2-3 tygodnie? No 3 tygodnie chyba. Niespełna miesiąc. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley. O czym Venom? Mówisz film o Venom? Znaczy, Venom to jest kolejny film o Marvela, dokładnie. Kolejny film o bohaterach, a dokładnie o antybohaterze. To jest Venomem, takim kurde, tym czarnym czymś, jak pamiętasz, nie wiem, bodajże Spidermana trójeczkę, tego chyba pierwszego z lat tam 2007, coś takiego. To był tam taki czarny ziomek i to o tym będzie. Dwa dni do Avengersów, nie wytrzym, wytrzym Dezen, wytrzym. No nie robi Marvel, tylko Sony. Czekaj. Czyli Venoma tworzy dokładnie te same osoby co Deadpoola? Bo Deadpool jest właśnie od Sony, mi się wydaje. Bo nie. Jezus, nie wiem, pogubiłem się. Ale skoro to jest, nie wiem, film o antybohaterze, to liczę, że podobnie jak w przypadku Deadpoola, no może niekoniecznie pójdą w kategorii 18, ale przynajmniej ta 15-16 byłoby spoko. Deadpool od Foxa. Matko boska, to jak ten Marvel rozdaje te licencje na prawo i lewo. Dokąd to jedzie w ogóle? Prezydium, nie, do kręgu widzę. Do nocy chory. Nory chory. Ty, nie ma źle, ja po prostu nie mogę obejrzeć, to z czasem był problem. Ale teraz to chyba do Sadyby se polecał wejść z tej drzwi. W latach 90 prawie mieli bankructwo. Poszprzedawali prawa do postaci. A teraz to im się tak wjedzie, że dajcie spokój. Mogliby podkupywać się prawa. Może im tak nie zależy specjalnie. Okej, we fluxie jest, dobra, ale to chwila, to później. Okej, czy lecimy do... Jezu, skąd? Korytarz wiodący do okręgów. No właśnie, jesteśmy w okręgach. Ale do prezydium to nie. Bo Disney wykupił Foxa. Riot about. I'm Charles Saraceno of the Terra Firma Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the alien appeasers on the Presidium. Can I count on your support in the next election? What are you running for? I'm seeking one of the five spaces. Więc prawa do Deadpoola, X-Menów i Fantastyczne Człowieki w przyszłym roku wracają do Marvela. Fajnie, bo może Fantastyczna Czwórka w końcu będzie dobra.
X-Meni sami sobie byli spoko, przynajmniej te pierwsze części. Tych nowszych nie oglądałem. A Deadpool, mam nadzieję, że Deadpoola nie spierdzielą. Na pewno będą dalej żnąć na nim. I'm a patriot, Mr. Saraceno. You've got my vote. It is gratifying to hear that. We can't allow anything like Shang-Chi to happen again. Since I have your vote, could I convince you to issue a public statement of support for my candidacy? The support of the first human specter would be invaluable. The occupation of Shang-Chi couldn't happen again. We weren't even sure there were aliens to garrison against. Więc była łatwo wplątać do uniwersum filmowego. Tego obcego Avengersów, naprawdę? Ale ja, w jaki sposób? It's inappropriate for an active duty officer to publicly comment on politics. Of course. I apologize for making the request. A po naszym człowieka X-Menów zrekastują? Because Terra Firma remembers you. A no chyba, że tak, faktycznie. To faktycznie. Oficer, nie oficer. O, to jest jakiś korytarz. Jakiś sygnał dochodził stąd. Znaczy innego wyboru nie mają. Jezu, ale to jest słodkie. Zero cukru. W dupie zero cukru. To jest słodkie jak cholera. Chyba, że dali zero cukru, ale dodali w cholerę słodzików. To jest możliwe. Nie, dobra. Sorry za to, co zrobię, ale wesprę się poradnikiem. Nie chcę tracić czasu. Już na internetach tak natknąłem się na fake opisy całych nowych Avengersów. Jezus, nie mam czy... no. O. Aha. Okej. Do Fluxa muszę iść. No. A poza tym byłem dzisiaj, znaczy no, byłem dzisiaj siostrą w sklepie zoologicznym. Miała tam kupić jakieś tam specyfiki, czy coś tam dla kotów, na kleszcze. Bo te cholerne koty, te przeklęte kociaszki. Po tym jak wyrywane były im te kleszcze całe, lizały te rany. I w końcu wyłysiały w tych pewnych momentach, no i... Było po czym jakiś specyfik, żeby te kociaki, no... żeby te kociaki uciekli, nie liżały tego. No i dobra, ona sobie tam szukała tego, a ja sobie z ciekawości chodziłem po różnych zwierzątkach, patrzyłem. Fajnie tam gryzonie mieli, jakieś tam kociasz, jakieś takie kociciuszki, jakieś takie... Ni to szczur, ni to chomik, ni to mysoszo, skoczek, ni to królik, ale to takie wszystko w jednym. Fajne to. Chomiczki też były fajne, jakieś syberyjskie, dżungalskie i tak dalej. Fajne zwierzaczki. Idę sobie dalej, oglądając sobie te zwierzątka. No i nagle doszedłem do miejsca, gdzie były jaszczurki. Ale takie fajne jaszczurki. Tam była fajna jaszczurka, taka ciemno-szaro czerwona. Kurde, ona musi być szybka jak cholera. Tak myślę. Tylko, że kosztowała 280 zł. I prawdę mówiąc... Chciałbym mieć taką jaszczureczkę. Ja może pewnego dnia kupię sobie.
Okej. Okay. Korytarz łączący prezydium. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Salarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. Don't try to sell me on this. Just tell me what you want. I need you to buy a mental stimulant for me. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the med. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. Will overdosing on stimulants and getting arrested help humanity, Keeler? Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what. This will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. You won't be doing humanity any favors if you overdose during negotiations. Get help now. You don't understand. Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, I don't know anymore. I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. That's an addict talking, Keeler. What does it take to convince you? You're right, huh? I'll go tell my assistant. I shouldn't be working like this. I'll get help. Just sorry I can't do this. O, smutno mi teraz tego gościa. Da, nie ważne. Psik, wychodzę. Idę. No, i wracając. Chodziłem sobie po tych... po tym zoologicznym i w końcu natknąłem się na terraria, jaszczurki, żółwie i tak dalej. No i tam nagle była taka fajna jaszczurka za 270 zł, taka czarno-czerwona, pewnie w cholerę szybka, nieważne, ale ona była taka fajna, to taki, był taki mini smok, tylko że bez szydeł. I kurde, ta, o nie. Taką jaszczureczkę bym chciał. Just hold up your gun. Perfect. Thanks again, Commander. I'm gonna hang this in my living room. My wife will love it. Okay. Okay. Co mi tu przekazać się, ale... Okej, zostały mi 3 questy i cape. Przecież 2 to poziom GM, ale... Polski proszę. Ty mówić polski, a nie rozumieć język Landscape. It's too niezrozumiałe for me. Okej? Okay? Man? Grandmaster. Wciąż nie rozumiem nic. Tak. Normalnie GM to jest Game Master. To jakiś Grandmaster. No dobra. No. W metie GM to był Game Master.
No jakby też nie patrzeć, Game Master jest w każdej... Jest w większości tych gierek takich stacjonarnych. Nie wiem, te Dungeons and Dragons i tak dalej. Dobra. Udaje się tam podejrzeć, by znaleźć się po przyjrzeniu się może się okaże, że są blablabla. Mówimy o tym korytarzu, czy o którym korytarzu? Nie wiem, do prezydium pojadę w takim razie. Kurde, zastanawiam się. A może by sobie jednak kupić tą jaszczureczkę, takiego smoka fajnego, malusieńkiego. Tylko, że jest mały problem. Bo w życiu miałem już od cholery zwierzaków. Nie wiem, jak widzicie albo nie widzicie, ale tutaj nie mam żadnego zwierzaka. Zatem się ciągnie... To myślę, że ten fajny jaszczurek też by zdechnął. Miałem szczury, miałem chomiki, miałem szczury, miałem myszy, miałem świnki morskie, świnek morskie miałem od cholery. Miałem nawet królika raz. Wszystko poszło do Pana Bozia. Tak mi smutno. Przynajmniej tyle dobrze albo niedobrze, że jeden chomiczek, nie czeka chomiczek, świnka morska, jedna świnka zdechła ze starości. To już nie był moja wina, że zdechło to świnek. Tak lubiłem tego świnka. Tak. Tak lubiłem tego świnka. Ok, jesteśmy w prezydium. Idziemy do dzielnicy finansowej. Kurde. Tak lubiłem tego świniaka. Kurde, to, ale takiego smoczka małego bym chciał. Smok mini. Dawaj, go, 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 go! Ta muzyka z windy. Ech. Gdzie ja w zasadzie jestem? Rosadeli... O, jest! Bankowa. Czyli dobrze, jednak dobrze poszedłem. Jednak jestem w dobrym miejscu. Chyba. Prezydium. Są takie zadanka poboczne. Awina. Kimi po Awinie. Nie interesuje mnie to. Emporium. Do banku lecimy. Chociaż z takiego Emporium bym skoczył i zobaczył, czy mam jakieś fajne towary na stanie. Bo pistolet mam widma, jest całkiem spoko. Ale nie mam na przykład zbroi. Bo jakieś granatów w sumie nie używam. Assault against the enemy base, if memory serves. You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barlavar. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important citadels.
When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Tell me more about the Shadow Broker. Most people think I deal in finances, but my real currency is knowledge. I trade information, and it has made... Co to jest? Hal dla ścienia? But the Shadow Broker is a true master. Every day he buys and sells secrets that could topple governments, always giving them to the highest bidder. Somehow he never seems to upset the natural balance of power. All those secrets being passed around seem to even out. Nobody ends up with an advantage. O kurde, fajny gościu. I don't know. Nobody does. A shadow broker could be any race, any gender. I have a theory that it's actually an entire group working under one identity. How else could they juggle so many contacts at the same time? How else could they keep all that information from getting crossed? But they've got the perfect setup. Every government is forced to play their game so they don't get behind. But no matter how long you play, no matter how many secrets you buy, you can never win. I thought you'd know more about the man you work for. From time to time, I come across information I sell to the Shadow Broker. That's my only involvement. I like it that way. The more you know, the more dangerous the game becomes. I don't like danger. I'll leave that to you. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull. Spoko gościu. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the council. Kupię sobie smoka. Zdecydowałem. Ale najpierw kupię sobie. Laptopa. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Goodbye, Commander. This appears to be another relay. Dobra, lecimy dalej. Gdzieś w prezydium. Okej, okay, tu jest szpydawca. Human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Who are you? This one's face name is Delaninder. Though many in this place. Please take time to examine the fine goods it has for purchase. All of great worth. Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Średni pancerz, lekki pancerz. O, jest lekki pancerz Feniksa. Ja kupię sobie licencję, bo mnie stać! Okej, to jest ten pancerz, no beznadziejny. Okej, tu jest kolejne źródło sygnału. I believe we have found the signal's endpoint. It should be possible to identify the account to which credits are being funneled. Probability of detection 100%. Initiating self-destruct protocol. That could be a problem. Detonation sequence initializing. All organics within lethal blast radius. Attempt to move and you will die. Crap. I thought we were tracing credits, not hunting an AI. You could simply walk away.
However, given organic prejudice against AIs, I would be naive to trust you to leave peacefully. Hence my alignment of core systems to enable a self-destruct sequence. If you attempt to leave the area, the explosion will destroy everything within several dozen meters. There's no way you could get explosives onto the Presidium. Not raw explosives, no. But I did obtain technical systems that, when overstressed, will explode quite effectively. If you attempt to leave or attack me, I assure you that the explosion will kill you. What is the purpose of your self-destruct device? I have no means of defense or escape. My existence is limited to this terminal, and I knew I might eventually be discovered. Gadam z maszyną. But I will not z automatem. And I will not die alone. When I am terminated, I will take organics with me. I'll bet that self-destruct sequence has a warm-up period. You may attempt to disarm the self-destruct mechanism before it activates. I will enjoy defeating you before we are both destroyed. Kurde. No, fajnie. No, fajnie. Okej. Okay. Najlepsza. Dobra. To już było. Niezbadany świat. No tak, czy... Tak, tutaj no za dużo nie zrobię, więc trzeba iść... do tego całego Fluxa i z Andersonem ogarnąć. Najlepszym człowiekiem świata, wszechświata, kurde. A nie jakimś Srudiną. Kurde, Houdini. Hello, Spectre. I have a business proposition for you. I've got plenty to do already. Of course you do. But this would be easy work for you and I pay extremely well. I'm acquainted with a pair of powerful crime bosses. They're hiding on remote worlds, and I have the coordinates. You could do the galaxy a favor. And what do you get out of this? We share interests in certain cooperative ventures. But their business practices have forced me to terminate our relationship. Once they are dead, I will manage our organization in a more tasteful manner. I eliminate them and then you take over and try to eliminate me. How stupid do I look? While I appreciate your estimation of my bravado, I have no intention of attempting to murder you. You are the first human Spectre, and you are doing important work for humanity. I have no interest in red sand or slavery. Anyone who does deserves to die. Our needs are aligned. They're as bad as you say they are. They need to be dealt with. Excellent. Here are the coordinates. When these men are dead, I will wait for you at the third set of coordinates. Goodbye, Commander. It's been a pleasure to meet you. No dobra, no. Zajmiemy się i tym zadankiem. Ale najpierw musimy spotkać Andersona. I know you're hurting, Rebecca, but don't let your grief hurt your baby, too. Can I help with anything? Perhaps you can talk some sense into her. I don't need anyone to talk sense into me, Michael. I'm not undergoing the treatments. My sister-in-law here is pregnant, and she's refused to let the baby undergo gene therapy in utero. I'm certain that she has a good reason. I'd like to hear both sides.
My husband Jacob died from a rare heart condition several months ago. There's a chance that the baby could develop the same heart condition, but routine gene therapy can eliminate it. A very small chance, Michael. And extranet reports say the therapy could harm the child. It's less dangerous than the genetic enhancements that every soldier in the Alliance receives. What are the chances that your child will develop the heart condition? According to the doctors, there's a 1 in 50 chance. And if my baby develops the condition, medical treatments are available. Which are nowhere near as effective as simply getting the gene therapy. What are the chances that gene therapy could hurt the baby? 1 in 300 at most. But extranet articles say there could still be long-term complications we don't know about. Don't you understand? If my baby is that 1 in 300, I will always wonder if I killed my baby for nothing. It's Rebecca's child, Michael. I think you should honor her decision. Damn it, she's not choosing. She's acting blindly out of grief. Of course she is. So are you. Yelling at her will not bring your brother back. How dare you? I'm trying to do what's best for the baby. Then support the baby's mother. Stand with her when she makes the tough decisions. This baby is the only thing my brother... It's all I have left of him. I need to know that the baby's safe. It's all I have left too, Michael. I just want Jacob's child to be safe. I want to give him that much. We will. I promise. Thank you for talking with us. I appreciate it. Tam mam jakieś punkty Renegata? Jej, aż 9 punktów Renegata. Uhuhu. Worth it. Da. I ciśniemy do Fluxa. Ogarniemy Andersona. Jenna left here to go work at Cora's den. Problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. You can't stop her from making stupid mistakes. This stupid mistake might cost her her life. Well, I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Do you know who her contact at CSEC is? No. It's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get in trouble. Thanks. Sorry, Anderson. Wrócę tu później. Muszę pogadać z pewnym człowiekiem. Kurde, tak to jest. Chcesz pociągnąć fabułę do przodu, ale nie. Musisz zrobić poboczniaka. A dlaczego Nora chory? Nora, znaczy Nora to jeszcze rozumiem. A dlaczego chory? Chyba, że ona się nazywa chora. To bym rozumiał, dlaczego Nora chory. To by miało sens. We Asari are more accepting of our sexuality than most other species. Some club owners like to exploit this by hiring us as dancers. Here. Why do I get the feeling you're not here to order drinks?
talk to you about your work with CSAC. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back to my customers. Have it your way. I will. Kurde, najlepsze zadanie. Tajemnicy. Kurde, jakieś niecne intrygi odkryłem. Dobra, no to lecimy pogadać z Szczelikiem. Z naczelnikiem. Muszę kupić sobie lepszą zbroję. Detective Chalk, come into my office. No offense, Commander, but what the hell were you thinking? I don't follow you. You could have blown Jenna's cover. We were just getting information, Chalk. I gathered that. Might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. But you're still using her. This job isn't easy, and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. Shrewd, Detective. Very shrewd. It's part of the job. Now, are you going to help me or not? No dobra, no. Come on, Chalk. Do you really need a little human girl to help you solve your case? Okay, maybe you're right. She's not really cut out for this anyway. I'll cut her loose, even get her out of Cora's den, no strings attached. But that still leaves my case unsolved. Still use your help. I'll help you, but I need some details. I'm trying to track down a producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. Where can I find this Jax? No dobra. Jax is down in the lower level of the markets. I'll send word through our channels that you're the buyer. Good luck, Commander. No dobrze. Dobra. Biuro zaopatrzenia. Pójdę najpierw do biura zaopatrzenia. Może będą mieć jakieś fajne towary. Kto wie. O kurde, już 17. A ja nawet kampanii nie użyłem. A chciałem dzisiaj skończyć jego Mass Effecta. Hello, Commander. Show me what you got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. Okej, pistolet. Ale jest wciąż gorszy od tego mojego. Ciężki pancerz, lekki pancerz. Dobra. Gorszy. Zdecydowanie gorszy. Nie ma co nawet mówić. Okej, czyli tu są najgorsze. Licencję wykupię, a nóż.
A no coś będzie mógł mieć ten u nas kościół. Dobra, i lecimy na rynek. Górny rynek. Idziemy na dolny rynek i... Okej, już wiem gdzie iść. Jakie triki z Afryki, kurde. Tainos Agentos. Okej, no i lecimy do czelika. Naczelnika. Commander, I hear you have something for me. Here's your shipment, Chelik. Excellent. This is everything I need. Commander, take this. I won't need it. You earned some payment for your work. I appreciate your help. It shows a lot of integrity. You didn't need to do anything after I let Jenna go. Now I need to get these mods into evidence. Thanks again, Shepard. Głosy się zmieniły! Głosy się zmieniły! O, okej, okay, zadanko zrobione, tak? No dobra, no to lecimy teraz w końcu pogadać z Andersonem i zrobimy co mamy zrobić. Do Fluxa lecimy. Abym sobie pizzę taką zamówił. O matko, co tu się stanęło? Nic się nie stało. These outcomes. Ah, now you're getting to the heart of it. I've spent the last 5 years developing a system that can accurately predict wins and losses on the quasar.
I just need a few more recorded wins and I can complete the algorithms. Can you do that? Isn't that illegal? It's illegal to use my system, but I won't use it. I'll sell it to others. I just need a few more wins recorded. I think I'll take my chances the old-fashioned way. Suit yourself. Well, I have some calculations to do. Goodbye. Ah, change your mind? You gonna help me record those wins? It's illegal to use my system, but I won't use it. I just need a few more wins recorded. I'll help you out. I suppose I could let you... Here you go. When you've recorded enough wins, it'll let you... Of course, if you get caught with the device, well, you saw what happened to me. Well, off you go. That data won't collect itself. Interesting. Why is the music in these places always so loud? It almost seems as if the people here want an excuse not... to talk to each other. Hello again. Can I help you? Is this a casino? We've got some quasar stations, if you're interested. I've got something you might be interested in. Let me see that. I saw him using it earlier. Tossed him out on his ass for it, too. Thanks for bringing this to me. Cheaters shouldn't prosper. I agree with you on that. Thanks again. Take a few shots at the quasar, on the house. I should be going. Enjoy your time here at Flux. So, did you record 5 wins with the device? Actually, I gave your device to Dorn. But that was years of work. What am I gonna do now? Maybe you should put your talents to better use. You're no help at all. This is absolutely the worst day of my life. Jenna came back looking for work. I was glad to help out. Yeah, everyone seems real happy to have her back. I sense that you are less than pleased with her return. I'm glad she's out of the den. I'd just forgotten what it was like to have her around. I haven't had a decent tip since she got back. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. They pulled me off the mission. Just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy systems, but if we override the Ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy's your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. What's the plan? I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. There's got to be a better way. Ambassador Udina issued the lockdown order.
If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He will not just stand by while you use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. The ambassador will not forgive this, Captain. You will be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. O matko, gadam, a mikro jest wyciszone. No właśnie, nie, w ogóle nie pamiętam tej opcji. W ogóle nie przypomniałem sobie, że były tutaj, był jakikolwiek taki wybór. I chyba wybierałem zawsze tą opcję. I w sumie nie wiem, co mam wybrać. Bo domyślam się, że jak się włamie, dobiera tego... To Udina go znajdzie i wtedy przywali Udinie. To jest fajną opcją, bo chyba to właśnie wybierałem zawsze. No tego drugiego nie kojarzę. Chyba to wybiorę. If you're lucky, the patrols won't catch you. I'll be careful. You ready to get the hell off this station, Commander? Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. Nie lubisz ludziów. No i lecimy do doków. Trzeba kontynuować misję ratowania świata, wszechświata. Go. Stand by, shore party. Dobra, lecimy. O kurde, Dezen awansował. Chyba wolałem wersję z Udiną. Nie! Kurde, nie! Nie! Kurde! Anderson dostał! Wpierdziel! Nie! Nie! No co jeśli Anderson nie przeżył?
Lecimy na Eilos. Jak nie przeżył, to umarł. Kurde. A z tego wszystkiego muszę sobie zjeść mój ulubiony batonik zbożowy. Lubię te batoniki. Eilos. I hope we will stop Saren, of course, but part of me fears we are already too late. There is something I must tell you, in case we fail. I don't plan on failing. Please, I am not looking for comfort. Saren might already have the conduit. It is time to be completely honest with each other. These could be our last moments together. Our last chance to show each other how we feel. I want this to be special. Ale scenki w Wiedźminie lepsze. You would not want to keep Joker waiting. Shepard, whatever happens on Ilos, I just wanted to say thank you for everything. No siema, Facey. Pan F. Ma zbyt długi nick. Sorry. Będziesz dzisiaj zwany człowiekiem wielkiego F. I co z tym Warframe? Ściągnąłem, grałem. Nie dla mnie. Joker? I can do it. Gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Znaczy, rozumiem, dlaczego niektórym może się podobać ten Warframe, ale... No... Ja też sobie mówię, że będzie po Warframe.
inside this bunker before Saren finds the conduit. ZG Grint. We're getting past that door with brute force. Saren found a way though. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We will have to find some way to get it up and running again. No dobra. No, jadę. Te pistolety są teraz OP. O kurde, pancerniki! To ja nie dam rady. Nie takie rzeczy się robiło. Dobra, to już mi się nawet nie chce nic zbierać. Po prostu speedrunujemy. No i chyba też nawet nie możemy i tego. Jak się to rusza? Jak się to rusza? Znaczy już się nie rusza, no ale... Jestem tak bardzo przekoksszony. Sterowanie pancernika. Ja niestety aż tak dużo czasu na gierki poboczne nie mogę poświęcać, muszę się wywiązać z kontraktu. No widzisz. Nic nie zrobisz. Jak się coś zaczęło, trzeba to skończyć. Wiem coś o tym. Kręcę się w kółko. Aha, dobra, tu jest mako nasze. Gdzie mamy iść? Kurde, ja... W ten sposób. I tędy, tędy, nie tędy droga. Ale i tak pójdę tędy.
Jak to możliwe, że się zgubiłem? No halo, bez jajków. Idę skręcić się w kółko. To co jedynie czas. Tak czy tak muszę iść tutaj, tylko że tutaj nie mogę iść, jak widać. Muszę coś uaktywnić. No dobra, idę dobrze chyba. O, chyba widzę na sensorze przeciwników. Dobra, wyjdę w dobrą stronę. Dobrze idę. Albym za taką pizzę opierdzielił. Uuu, jakiś pancerz ciekawy. O, wiele lepszy niż to, co mam. I wygląda... Tak sobie wygląda. O kurde, dwa wydłużenia lufy, przecież tu będzie one kill, one kill na wszystko. Przecież wystarczy, żebym raz przypierdził Sarenowi i będzie po typie. Ale dobrze idę, tak, dobrze idę. Za chwilę będą wrogowie. Właśnie. Tak jak mówiłem, one hit, one kill. Panie, przecież to szkoda gadać nawet. Szkoda tylko, że tak mało punktów negata mam. A to mam bardzo, to bardzo dużo punktów idealistycznych. Więcej niż mieć powinienem. Okej, tędy. Must be the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after they went inside. We will have to figure out how to.
O, no, no, biały, utrudniacie wszystko. Chyba dobrze idę. No tak, zanim tu pójdę, muszę ogarnąć pokój Shreny. To jest ponad nami. Gdzie jest wejście? Tędy. Dobrze podświadomie pamiętałem. Wiemy. Some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Of course. Between the beacons and the cipher, an understanding of the Prothean language would have been transferred into your mind. Not safe. Seek refuge. Inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. O nie. A pogadamy z tym czymś później. Na razie mamy około 1,5 godziny, żeby wszystko zrobić. O nie. Szybko się pistolet też przegrzewa. No ale no coś za coś. Szybki damage. Duży damage za szybką szczelność. Przecież przegrzewanie się. Swept up in the moment.
I just hope we have the upper. What are all those things on the wall? Some kind of container. They look like stasis pods. Whoa! Beczka! Jak się tym Mako nie fajnie jeździ. Nie Saren? To kto? Ciekawe jak smakuje pizza z ananasem. No i pogadamy sobie z VI, czy SI. Vigil. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you. Unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. This is incredible. An actual Prothean VI, and I can understand it. I have been monitoring your communication since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. Inteligentne to. Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe. Some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system with personality imprints from Kaysad Aishan, chief overseer of the Ilos research facility. Saren could be at the conduit right now. We have to go. You seek to end a cycle that has continued for millions of years. To stop it, you must first understand it, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. The Reapers can wipe out the Council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. Some of you must have managed to survive. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants... Jezu, ale mi się podoba to uniwersum Mass Effecta. ...taken in as refugees by other Prothians. They betrayed them to the machine. Tak fajnie epicko to jest opowiedziane. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough.
Dlatego lubię takie historie o ratowaniu świata, a nie jakieś takie kameralne historyjki personalne, zemsty i tapianie się w błocie ze świniami. Lubię takie historyjki, że kurde, jesteś wybrańca, a musisz świat uratować. Taka epickość jest zawsze w cenie, w moich oczach. To się mi raczej prędko nie znudzi. Everything of value, all resources, all technology was taken. Certain that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel relay into dark space, sealing it behind them. All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind, abandoned. Mindless husks, no longer capable of independent thought. The indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mystery behind mass relay technology. Ilos was a top secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay. One that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. The conduit is not a weapon. It is a backdoor onto the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. We should have fought. We were a few hundred against a galactic invasion fleet. Our only hope was to remain undetected. I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? He couldn't let everyone die. Better to sacrifice some so others could live. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. But they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning. A way to break the cycle forever. And they knew the Keepers were the key. Aren't they under the influence of the Reapers? The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel. Modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Saren can use the conduit to bypass all the Citadel's external defenses. Correct. And once inside, he can transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay. And the cycle of extinction will begin again.
I'll take Sovereign down. Somehow. There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait. Where's the Citadel's master control unit? Może ja na tym będzie średnie. Z jakiegoś powodu tak samo myślę. Tak samo będzie z no Anten po prostu będzie średnie. No ale miejmy nadzieję, że jednak Bajory wyniesie nauczkę z wszystkiego i faktycznie jeśli chce przetrwać na rynku, to postara się. Pytanie tylko, czy zdałem sobie z tego sprawę. Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Dobra, go, 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 go. Musimy Sarena ubić. Wybacz, Lileno, ale... A, biegniemy. Go, 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 go. To jest w sumie last mission już. Odnoszę wrażenie, że to nie my staliśmy się silniejsi, po prostu z naszym wrogą zmniejszyli ilość zdrowia. To jest teorie spiskowe. Nie no kurwa, chciałbym, żeby Anthem się udało. Bo raz no... To ma potencjał, bo raz. Jest to jest fajny klimat, taki... Z jednej strony science fiction, a z drugiej fantazy, połączenie tego i tego. A z drugiej, jeśli faktycznie postarają się z postaciami, no to to może być gwóźdź całość. Wygląda dobrym kopą G. Kop, kop, kopem. No fajnie jakby postawili na singla. Jedyny kop, jak się sprzedaje, to kop pokoju A Way Out. I co tam, końcówka gry? No tak, tak, już jesteśmy w końcówce. Myślę, że godzinka, półtorej godzinki będzie po. Też mnie jedno zastanawia, bo Vigil, ta sztuczna inteligencja, z którą gadaliśmy, ona była czerwona. Czy przypadkiem, jak graliśmy idealistą, to ona nie była, nie wiem, zielona czy niebieska? Ona zawsze była czarna? Jeszcze wygląda jak zwykły przekaźnik masy, tylko że wsunięty w ziemię. Ej, to Way Out to gra 10 na 10.
ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam, tylko że myślę, że tyle się z tym nie zgodzi. On nie jest człowiekiem lubiącym gry fabularne. Nie, końcówkę przyjedziecie, to zmieni zdanie. Nie, on nie zmieni zdania, on nie zmienia zdania. Jest uparty jak osioł. Nie mam czasu na zabawę z wami. I nas wysłało. Ach, to biedne Mako. Tam, gdzie tam było zamknięcie kanału za 29. To wiem. Zamykasz kanał? Kurde no. Okej, ostatnia misja. O kurde, strzela do opiekunów. Cytadela się zamyka. Chyba się wielki, potężny statek, który ma to wszystko w nosie i leci dalej. I talianowanko. Będę kleszcz. A on chce zrobić... No, Cytadela to jest taki wielki przekaźnik masy, dzięki którym mogą żniwiarze powrócić do galaktyki. Właśnie Suweren, ten stateczek, łączy się z Cytadelą, żeby móc ten przekaźnik masy otworzyć dla żniwiarzy. W skrócie chcą przyzwać żniwiarzy.
O nie! O nie! O nie! Widziałem skina, gdzie kupić Andromedę... czy God of War'a. Wiesz co, tak miałem w jednej ręce Andromedę, w drugiej miałem God of War'a. Zgadnij co wybrałem. Książkę! Kupiłem książkę. Tak, dokładnie tak. Ja wiem co wybrać najlepszego. Ale pewnego dnia kupię i Andromedę i God of War'a. To o Szwecji go wywaliło. No dobra. Za to miałem ochotę kupić sobie jaszczurkę. I w sumie wciąż mam ochotę kupić jaszczurkę. Kupić sobie takiego małego smoka. Kiedyś. To jest moje nowe marzenie. Kupić sobie jaszczurkę. Taką czarno-czerwoną jaszczurkę. Takiego smoka małego. Ewentualnie takiegoś chomiczka. A kto by nie chciał takiego smoka małego? No ja bym nie chciał. Dlaczego nie chciałbyś smoka? Jeszcze nim zajmować. No to jest oczywiste. O kurde, wyfrunęło go do Szwecji. Tym smoczkiem trzeba się zajmować. A później masz takiego zajebistego smoczka.
Okej. Dlaczego tylko jeden punkcik dostaje? Okej, okay, tędy mam iść, co? No dobra, lecimy. Myślę, że w ciągu godziny uda mi się skończyć to. W sumie jestem już zaraz, muszę tylko dotrzeć do prezydium, do ambasad. Tam do rady. No, już jestem, okej, okay, okej. Okay. I wyleci se. Oczywiście na tym disco bolo se wyleci. Szrajk, najgorszy Behemoth w Antlis, nie polecam. Coś z tym żartem, bo 4... Bo chodzi plotka, że w Black Ops 4 będzie Battle Royale. A co chodzi w tym żarcie, Folkona nikt nie wie. To nie żart, to spóźniony zapłon Folkona, no tak. Oh. No fucking way! What? No pieprzycie! Halo! Pierwszy raz widzę coś takiego. Za każdym razem, cokolwiek bym z nim nie pogadał, zaczynamy walczyć. Co? No halo!
Ja zawsze z nim walczyłem, strzelałem się. A tu nagle przegadałem go. Zmusiłem go, żeby się zabił. Kurde. Speech over 100. Vigil's data file worked. I've got control of all systems. Quick, open the station's arms. Maybe the fleet can take Sovereign down. Luty szybko, póki ciepły. Ja cisz. Chyba nie muszę nic mówić. Wait until those arms open, Joker. We need all our ships focusing on Sovereign, even if it means sacrificing the Council. A sacrifice for the greater good. I only pray it is not made in vain. All Alliance ships, hold formation. Wait for a shot at Sovereign. Nothing else matters. I repeat, nothing else matters. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Open a comm channel. This is the Ascension. We're taking heavy damage. Guardian defenses are over. Kinetic barriers are offline. Commander, they closed the channel. No cóż, tak kończą politycy. Wow. Ale wow. Wow. Co się stanęło tam? Na pewno zawsze się z nim strzelałem. Walczyliśmy. A ten się zabił po prostu. Udało mi się zmusić go... Udało mi się go przekonać, żeby się zabił. Choć domyślałem się, że ta druga faza walki, bo tak, walka składa się z dwóch faz. Pierwsza to było właśnie takie strzelanie z Sarenem, a drugie było strzelanie się z takim jakby dziwnym Sarenem. Ale lul. Ale rozumiem, ta druga faza będzie może, ta druga faza będzie. Czyli mogłem uniknąć i uniknąłem pierwszej fazy walki. Epickie jak zawsze. Nie stało nic poza jakimś robocikiem. Gdzie on jest? Tutaj. Kurde, szybko i coś idzie. Walki z bossami tak bardzo trudne. Jestem zbyt OP. Negative, this is our only chance.
take that monster down no matter what the cost. Jak to diabelstwo szybko się porusza. O, świetnie, 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 świetnie. Dziękuję, dobranoc. Kurde. Ultra ciężka walka. Jestem zbyt OP. Tak się kończy grind. Kiedy twój przeciwnik wymaga 20 poziomu doświadczenia, a ty masz 80 poziom. Tak to właśnie wyglądało. A nie ma level scalingu. Nie no, przecież to jest oczywiste. Zaraz przyszepa idzie największym bohaterem jest Joker. Są dwaj stojący na równi bohaterowie. Właśnie tu słyszałem, że w zależności od tego, czy graliśmy renegatem, czy idealistą, to właśnie tu się końcówka skończyła, jakoś inaczej wyglądała. Anderson, on żyje! A gdyby nie Joker, to Shepard by musiała zachrzaniać na pikotę po galaktyce. No właśnie, Joker to jest największy bohater. Najbardziej niedoceniony bohater. Ta muzyka pod koniec. O Jezu, o! No szybko daj widzę, że skończyło supportowanie. We got your message, Ambassador. What's all this about? These are strange times, Captain. The battle with Sovereign changed everything, and we need to talk about what happened to the Council. Commander Shepard did the right thing. We had to hold our fleet back to go after Sovereign. It was the only way. I agree. But this also presents us with an opportunity. The Council is dead. The galaxy is looking for leadership. The Citadel fleets were decimated in the attack. The losses have made the Alliance stronger. If we step forward now, nobody will be able to stop us. The Council was always holding us back. When I saw the opportunity to get rid of them, I took it. God, Shepard. How can you even say that? Don't act so surprised, Captain. We all know it's true. Sacrificing the Council assured our victory over Sovereign. The end justified the means. We humans understand that. It's what makes us stronger than the others. Racism! The galaxy needs leadership. Real leadership. When a crisis hits, we... Ja jestem Senatem! Like the old Council. The new Council must rule with a... Tworzymy nowego Imperatora. The rest of the galaxy isn't just gonna bow down because we tell them to.
other species are scared. They've never faced anything like this before. They don't know what to do. They want us to step forward. They believe in humanity because of you. Your ruthless pursuit of Saren and the Geth, your defiance of the Council, that's what humans are capable of. That's how we can defeat the Reapers. The others will follow us, Shepard. They know we're their only hope. We will have a human council with a human chairman. The ambassador's right. I may not like it, but we can't deny the truth. Given everything you've done, Commander, the Alliance will want to know who you think our chairman should be. We need someone who understands how politics really works. You've shown you know how to play this game. He is the logical choice. So what happens now? You two can argue politics all you want, but the Reapers are still out there. They are coming, and I'm gonna find some way to stop them. Shepard's right. We're headed for war with the Reapers. If we lose, it's the end of all life as we know it. And no other species in the galaxy truly understands what it will take to survive. The other races will have to follow our lead. We need to take control. It's time for humanity to rise up and seize its destiny. Jestem senatem! Oj, faktycznie zmieniło się! A w sumie ta cała scenka była nieco inna. Miał taki groźniejszy wydźwięk. Potem jak graliśmy idealistą, czyli na pewno jak graliśmy idealistą, był niebieski obłoczek zamiast czerwonego. Tak to jest być negatem. I te czasy, kiedy na kredicach była dobra muzyka. I ukończyliśmy w czasie 14 godzin. Krótko, nawet w bardzo szybkim czasie przeszliśmy. Szybciej niż się w ogóle spodziewałem. Ale tak, za pierwszym razem Mass Effect mi się podobał, tak i drugim razem mi się podoba. Świetna gra. Kurde, no... No co tu więcej mówić, no świetne. Mogę w to grać i grać. Też czasy, kiedy BioWare jeszcze robiły świetne gry. No i wkrótce będziesz trzeba zacząć najlepszą część całej trylogii Mass Effecta 2, ale to już... Kiedy indziej. To już za miesiąc, jak wykupię wszystkie DLC. Ale kurde, mi się w to dobrze grało. 14 godzin graliśmy, a ja nawet nie zauważyłem, kiedy to minęło. A czasami w niektórych grach, no... Nawet po 3 godzinach mam dość. A tu 14 i tyle zeszło. Nie, Mass Effect to jest przykład tego, jak powinno się robić dobre, wciągające tytuły. Fajna muzyka, ale to już BioWare. No tak, wiem, że BioWare. No okej. BF2 incoming. To sobie pobijam. Ale jeśli dalej można grać BF-a, dalej się dobrze gra. Szkoda, że tak szybko skończyli tą... ten support, to wsparcie. Battlefield 5 jako 5 i jako Victory. A ja bym bolał, żeby to było jako 5 i jako Wietnam. To wygrał, ten wygrał. W sumie E3 za miesiąc, a nadal nie ma oficjalnego info na temat Battlefielda. Domyślam się, że już gdzieś na początku maja, dosłownie za tydzień, półtorej tygodnia, dowiemy się coś więcej o BF-ie. A jakieś szczegółowe informacje zostaną pokazane na E3.
ewentualnie Gamescomie, ale bardziej jest prawdopodobne E3. Zapowiadali BF1, to trailer był w marcu. No ale tu będzie trochę później. To teraz Detroit Become Human, tak. Pierwszy słyszę. Nowa gra twórców Heavy Raina. Dobrze gra w BF-a? Dobrze się czujesz? Mi wkurza ta gra. Tylko się multi. Bo to trzeba umieć. Naprawdę trzeba umieć. Niektórzy grają dobrze w koda, nie potrafią przekonać się do gameplayu BF-a. I na odwrót. Na przykład ja jako gram bardzo dobrze w BF-a, to ciężko mi się przerzucić na fast play, tak to nazwę, w kodzie. To trzeba się, trzeba po prostu mieć swój styl. Ja tylko jest jakieś dziwne, jak jest RNG. Wydajcie, RT, wydajcie. Wszystko jest do przewidzenia. Netcode'em nigdy nie miałem problemów, ale jako LI jest zwykle zaprogramowany. Ja już ponad 300 godzin w BF-a i jak dla razie to jest jeden z największych, jeden z najlepszych chyba BF-ów w historii. Jest ING? Wątpię. Dobra, ostatnia sprawa, ale tu już włączymy jakąś muzyczkę. Może być. Dobra, niech będzie. No i zostało nam ocenić. Mass Effect kończony w czasie 14 godzin, 11 minut. Skończone. Ocena 9,5/10. Jak dla mnie Mass Effect to jest jedna wielka dobra epopeja. Domyślam się, że Mass Effect 2 dostanie 10, a trójeczka dostanie też 9,5. To już w sumie mogę teraz spisać. Bo Mass Effect, to jest jednak Mass Effect.